Czas na spotkanie z gościem Marek Kiluk, prezesa Fundacji Glob Medis. Dzień dobry, witam w studio. Witam, witam, dzień dobry. Glob Medis, czyli? Czyli Fundacja Ochrony Zdrowia o nazwie Glob jest to fundacja, którą założyliśmy e, wspólnie oczywiście z ludźmi, ludźmi dobrego serca, z suwaszczanami e, stosunkowo niedawno jakieś około pół roku temu. I ma ona promować szeroko zdrowie e, z, w okolicach suwałkania, ale nie tylko. Jak również swymi działaniami wspierać e, szpital, wspierać sektory, które są jakby niezauważane przez. Naszego płatnika, Fundusz Zdrowia. Także staramy się sobie i innym w tym jakoś ułatwić poprzez właśnie fundację. Powiedział Pan, że pół roku działalności, ale fakty już są, bo kilka akcji zdążyliście w te pół roku zrobić. Tak, przeprowadziliśmy już akcję polegającą na zbiórce książek, artykułów papierniczych, a także gier i puzli. Akcja nazywała się Zabawa, Zdrowa Sprawa. Zbiórka została przeprowadzona wyłącznie w placówkach oświatowych, szkołach, przedszkolach. Zebraliśmy ponad tysiąc książek, 420 kolorowanek, 250 artykułów papierniczych. Również w akcję włączył się areszt śledczy. Inną akcją był Tłusty Czwartek, gdzie tutaj chcę podziękować piekarni Cymes dostarczyła na przepyszne pączki dzieciom przebywającym na oddziale chirurgii dziecięcej i oddziale pediatrycznym szpitala, jak również ostatnio mogli Państwo zauważyć wolontariuszy, było ich już 17, którzy zbierali środki pieniężne na otwartym sezonie motocyklowym, który się odbył 23 kwietnia w suwałkach. Też na rzecz dzieci chorych, Dokonaliśmy też, no może drobnych, to są nasze początki zakupów, tam gdzie zgłaszane były potrzeby, zakupiliśmy materac przeciwodleżynowy na oddział chirurgii dziecięcej, wyposażenie do oddziału ortopedyczno-urazowego, meble na oddział pediatryczny, który został niedawno wyremontowany oraz sprzęt medyczny. Światłowód, okulary ochronne do lasera na oddział laryngologiczny. Tam, gdzie po prostu były zgłaszane potrzeby, a jakby nie było takiego finansowania przez naszego płatnika, staramy się wejść w tą akurat lukę i działać. To mało działań według Pana. Powiedział Pan, że niewiele zrobiliście, a lista bardzo długa. Tak, ale nasze plany i, i, że tak powiem, wizje chcemy jeszcze bardziej rozszerzyć, objąć opieką mieszkańców, objąć opieką przede wszystkim młodzież szkół, przedszkoli, wspomóc w programach, które żeśmy zaplanowali i na które już dostaliśmy zgodę. A te programy to między innymi? No, a te programy, już pierwszy, który wystartuje 10 maja, będzie to program... Dofinansowany przez Urząd Miasta Suwałki, nazywa się Recepta na Zdrowie Suwałki. Będzie to cykl spotkań edukacyjno-diagnostycznych mieszkańców Suwałk. I to będzie się składało z pięciu bezpłatnych spotkań edukacyjnych, których tematem przewodnim są choroby nowotworowe. Każde spotkanie będzie dotyczyć innego rodzaju nowotworu. I planujemy skupić się głównie na najczęstszych, czyli raku piersi u kobiet, prostaty jelita grubego, tarczycy, oraz tu przed wakacjami na nowotworach skóry. Połączone to będzie również z badaniem dermatoskopowym znamion. No, ze względu na warunki lokalowe, no, liczba jakby tak uczestników na spotkaniu będzie ograniczona tylko do 30 osób na każde spotkanie. W jaki sposób można zapisać się na listę? Bezpośrednio dzwoniąc, zgłaszając się do fundacji, czy to przez telefon komórkowy, mogę podać 504 049 490, ewentualnie na stronie, którą posiadamy internetowej www.globmedis.suwałki.pl Szerszym programem będzie program dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Podlaski. Skierowany on będzie do mieszkańców województwa podlaskiego. I tutaj będzie podobnie jak przy pierwszym suwalskim programie edukacja i profilaktyka nowotworowa oraz choroby układu krążenia. I również będą cykle bezpłatnych spotkań poświęconych najczęstszym chorobom nowotworowym w województwie podlaskim oraz chorobom układu krążenia. Natomiast, no, takim, taką wisienką na torcie, będą badania bezpłatne. To jest USG-tarczycy, USG-piersi, badanie krwi PSA dotyczące raka prostaty. Badanie na krew utajoną w kale dotyczący raka jelita grubego oraz badanie skóry dermatoskopem oraz pomiar ciśnienia tętniczego. I każde z takich spotkań obejmie 50 osób. Teren działania oczywiście województwo już, podlaskie. Tak, tu już jest szerszy, no, ponieważ be, y, będą to przeprowadzone badania y, w, w, w okolicach szpitala, w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach, dlatego też y, prawdopodobnie będą, zgłaszali się osobi, będą zgłaszały się osoby z Suwałki i okolic. Kto pomaga fundacji? No, dobrzy ludzie, tak powiem y, ogólnie, <coughs> gdyż y, tutaj... Y, Przeprowadzamy zbiórki pieniężne i każda złotówka jest doceniana i jest pożytecznie wydana na, na, na najbardziej potrzebny sprzęt. To wszystko trafia do Sowalskiego Szpitala, czy nie tylko? Nie tylko. Mamy kolejnym takim projektem szerokim, gdzie chcemy objąć matkę i zdrowe dziecko. To się nazywa Forum Opieki Perinatalnej. Ten projekt dofinansowany przez Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji. Będziemy obejmowali opieką zarówno matkę, jak i płód, dziecko w okresie przedkoncepcyjnym podczas ciąży, porodzie, połogu. Obejmuje ona w szczególności planowanie rodziny. Akcja będzie miała też opiekę Sprzyjająco zajściu w ciążę, przedkoncepcyjną opiekę przedporodową, śródporodową, opiekę nad noworodkami także bardzo szeroka akcja w której tutaj już wykraczamy bardzo mocno poza obręb szpitala. I będą oczywiście prowadzone w ramach tego projektu konsultacje indywidualne, będą spotkania mające charakter rozmowy, doradztwa z lekarzem specjalistą bądź położną. Będą prowadzone też dyżury, dwugodzinne spotkania, także będzie to bardziej otwarte, nie tylko szpital wojewódzki. No i nasza taka akcja, chyba na którą bardzo liczymy, jeżeli nam się uda, jest to taki największy nasz projekt, jest to akcja zdrowo żyje, świat podbije, i on jest ukierunkowany na profilaktykę oraz takie bezpośrednie działania lecznicze u dzieci z terenu gminy i miasta suwałki, w zakresie wad postawy oraz otyłości. No i w ramach tego projektu zostaną zapewnione bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne tu też mamy pewne ograniczenia dla 30 osób oraz indywidualne zajęcia z dietetykiem i psychologiem. I we wszystkich zajęciach będą mogli uczestniczyć, uczestniczyć również rodzice. I w ramach tego projektu zaplanowano wydanie poradnika, w którym każdy zainteresowany znajdzie taki model postępowania w przypadku zdiagnozowania wad postawy lub otyłości, zestawy ćwiczeń, zasady zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania. Będą też konkursy. O tematyce trybu życia będą ogłoszone łącznie trzy konkursy. To jest konkurs plastyczny dla dzieci z klas zerówek, trzeciej szkoły podstawowej, filmowo-fotograficzny od czwartej klasy do 18 roku życia i grupy wiekowe. To, to dotyczą głównie dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Dla szkół na wdrożenie cyklicznych działań rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, całych rodzin. I nagrodą w tym będą, że, że będą prowadzone przez cały rok takie szkolenia dietetyczne i zdrowe odżywianie w stołówkach. Szkolnych. Także tutaj, jakby promowanie zdrowia już od najmłodszych lat. Pozwalające uniknąć tak zwanych chorób cywilizacyjnych. No, spektrum działania bardzo szerokie. Bardzo szerokie. Tak pomału zaczynamy od tego pierwszego projektu, który obejmie suwałki, następnie trochę szerzej. Porywamy się już na dzieci szkolne i przedszkolne. Wiadomo, nie mamy zbyt dużego doświadczenia w organizowaniu takich akcji, ale liczymy tu szeroko na wsparcie. No i tu również podziękowania Radiu 5. Za zaproszenie, że mogliśmy się przedstawić szerszym, słuch szerszej, szerszym słuchaczom i w przyszłości liczymy wolontariuszy. No i oczywiście przy okazji kolejnych podsumowań, następnych projektów też zapraszamy. Dziękujemy serdecznie. Marek Kiluk, prezes fundacji Glob Medis, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.